Witamy hodowców bardzo serdecznie. Witam. Mamy dzisiaj czwartek, my jako firma Pigebuk po raz kolejny w tym tygodniu odwiedzamy hodowlę Piotrka. Porozmawiamy dzisiaj o przygotowywaniu karmy na czwartek. Porozmawiamy też o przygotowywaniu wody na czwartek. Doładowanie może tak głębiej, o tak mogę szybko. Doładowanie czwartek, piątek to jest doładowanie baterii całkowicie. Może 500 to jeszcze coś tam daje, ale to tam później będzie, ale doładowanie teraz mamy 100, 200, 100, 120, to co ja mogę powiedzieć, do wody daje tak. Vita Convex, super witamina, może są lepsze, ale jak 20 lat stosuję, jak jeden i ten sam gołąb nieraz umie na 19 tysięcy siadać, to widocznie dobry gołąb i dobra to witamina. Może mówię, są inne, ale ja się przekonałem, do tej witaminy nie zmieniam. Koledzy, tak, to mam gdzieś 2 litry wody. 2 litry wody to 3 łyżki. 1,5. 2. Co jeszcze mogę coś wspomnieć? No, żeby to prosto wytłumaczyć hodowcom. W aptece kupuję magnez, żelazo brałem kiedyś, różne skutki były, żelazo, 2 litry, 2 tabletki i no koledzy, żeby te, bo to są musujące. A pokaż to żelazo, jak ono wygląda? Mogą być z innej firmy, ja to w aptece, bo to je pewne. Z apteki, po prostu z apteki. Żelazo, nieraz może być o smaku cytryna, grejpfrut, to nie robi różnicy, tak, tu mam magnez o smaku cytrynowy, z witaminą B6. Nic się nie dzieje. Na każdy litr wody jedna tabletka, 2 litry. Czyli jedna tabletka na 2 litry wody magnezu. Jedna tabletka na litr wody. Na litr wody, ok. Magnezu i żelaza. 2 litry po 2 tabletki. Co jeszcze? Aminokwasy. Super to. Wchłania się w organizm szybko. Trenujemy. Raz. Płaskie to, ja 2 łyżeczki, bo czubaty. 2 płaskie łyżki. 3 łyżki, 2 łyżka stołowa na wody, 3 okay. Łyżka stołowa na karmę, ale ja daję te rzeczy do wody. Bo koledzy mi się pytali, najlepiej tu jest zimna, ja w domu jak to sobie wolę takie rzeczy w letniej wodzie rozrobić, bo to się fajnie wszystko rozrabia i wtedy do zimnej i fajnie się to wszystko no, komponuje w tym cenie. I to dostają u mnie w czwartek już rano, czwartek, piątek, piątek do południa taką baterię. Co tam powyżej 500, to jeszcze tu mogę co dodać, cukier glonowy w czwartku do piątek. I to jest taka no moc, myślę. Okej, okay, ale w czwartek? W czwartku na piątek, czwartek rano wyjeżdżam na trening, to już mają no, dzisiaj do picia od rana. Od rana do południa, do piątek. W piątek zawsze idzie czysta woda. W czwartek dostają taką rzecz, o, do pojnika. I no mówię, tu są musujące. Ja to rozrabiam sobie w letniej wodzie, żeby te bąbelki nie szły. Bo niektórzy mi zadawali pytania. Panie Piotku, oni się boją, do trunki nie chcą dochodzić. Niech te bąble, no ta tabletka się rozpuści dokładnie. Bo to są tabletki musujące. Tak, no to jest plusz, więc to się musi rozpuścić, pewnie. I tak to wygląda u mnie. Czwartek, piątek zawsze to dostają 300, 500. Mówię, że jak 500 łupał w dziób, to jeszcze cukier grunowy. Ale to przy okazji jeszcze jak Witor przyjedzie. Ale suplementujesz gołębie i rano, i wieczorem? Czy jak to wygląda w przypadku takich dni, kiedy je suplementujesz? Ale że do które? Miszung albo co? No ogólnie chodzi o suplementy. Podajesz też rano, wieczorem, czy jak to wygląda? Dwa tygodnie przed sezonem to rano i wieczorem. W ten sposób. Aha. Tak jest. Co jeszcze wspomnę, co w czwartek robię, kąpiel zawsze robię. O. Nie podaję soli. Można sól podać, ale ja 10-15 lat ocet, zakwaszacz albo mój, albo ocet jabłkowy do wody. I zawsze w czwartek robię kąpiel. Ale poza sezonem stosujesz sól, czy...? Nie, niektórzy stosują no, w rozpłodzie albo coś. Ja stosuję no, zakwaszacz albo ocet jabłkowy do wody. Próbuję rady albo coś, żeby nie mieli różnych insektów tam. A jeszcze a propos tych suplementów. Załóżmy, że mamy lot z wiatrem,
A mamy lot no jeszcze pod wiatr. Ta, że z wiatrem, jeżeli jest na przykład dzisiaj czwartek i daje miszung, no to jeżeli jest z wiatrem, się zapowiada po południu, wiem, no to miszungu suchą karmę daje. Nie chcę jej tak naładować na 100-200 km. Powyżej 500, no to daje, bo to już jest wiadomo, że kilometraż wydłużony. To rano i wieczór, wtorek, czwartek miszung daje. Tak to koledzy u mnie trynka daje, to czwartek, piątek co sezon wywożę 70 km. I tyle, no. Do tych rzeczy też musi być przeważnie, przychodzi 300-500, no to co musi być, wiadomo, gołąb dobry, gołąb zdrowy gołąb, no ale to są wspomagacze, no zawsze 10% to są wspomagacze, 5-10, no, do dobrego gołębia idzie wspomóż tymi suplementacjami, tymi co podaję tutaj. Okej. Tak to wygląda, no. Dobra, to my przechodzimy do środka do mieszkania i pokażę jeszcze miszunk, co robię, to i jeszcze później Wiktor albo coś przyjedzie, piątek, sobotę, niedzielę, cały tydzień hodowcy, żeby mieli, żeby nie dzwonili za dużo, żeby mieli wszystko kawa na ławę, jak ja to mówię. Kto mi, myślę, że dużo podziękowania, to myślę i telefonów, i dziękują mi, że gołębie super latają, powera tak jakby dostają. No na pewno jak coś podają te moje rzeczy, no to ja wiem sam po sobie, że to daje gazy. A później myślę, zobaczymy sezon, albo będzie opiernicz, albo będzie pochwała. Ale w tamtym roku jak była pochwała, to w tym roku myślę, będzie jeszcze lepsza pochwała, bo wszystko jeszcze lepiej to pokazuje tak, jak ja to robię. Dobra, to idziemy do środka i zobaczymy proces przygotowywania karmy. Pokażę jeszcze ten miszunk, żeby dokładnie pokazać. I idziemy do środka, dogramy coś i tak to wygląda. Dobra, jesteśmy już w środku. Piotrek nam pokaże, jak wygląda właśnie proces przygotowywania karmy. Jeszcze no raz pokażę to, co wtorek. Ile tu jest gdzieś? Niecałe 2 kilo karmy to. Tak. Zioła pięknie pachną. No to trzeba powiedzieć, że te zioła naprawdę bardzo ładnie pachną. Power, Carbojet. Po tym gołębie kopa dostałem niesamowitego, to spala tkankę tłuszczową, to buduje białko 82%. Mam 2 kilo karmy, to kometozę, super rzecz na jelita. Olejek energetyczny. Dwa kilo, dwie łyżki. Jak się trochę przeleje, to naturalne, nic się nie dzieje. Drożdże BMT. Trochę naświniłem na tym. To się sprzątnie. To daje wtorek, czwartek. I jeszcze olejek czosnkowy. Obojętnie z jakiej firmy, jak ktoś chce, sobie sam może zrobić. Człowiek na łatwiznę idzie. Czyli wczoraj był taki dzień na czysto dla gołębi, a tak. Dzisiaj znowu bomba. Tak jest, no. I to letnia woda. Grudki można, ja z tego odżywek. Zalewamy, wymieszamy, piękny zapach. To zapach jest naprawdę bardzo ładny. Ja to staram się nieraz robić poniedziałek, środa, ale ja to kolegom, jak nieraz z rana w czas stanie, zrobi 3-4 godziny, to fajnie wsiąknie. A jak zrobi to wcześniej, to jeszcze lepiej wsiąknie. Czyli możemy sobie to zrobić w środę, odkładamy to sobie gdzieś w jakieś miejsce i chłodne, to sobie dochodzi. Oczywiście jak latem albo coś, żeby to nie garowało w piwnicy, chłodne miejsce i to wtorek, czwartek, tak dostają przez cały sezon. Stare, młode u mnie to dostają non stop. I tak to wygląda. I do przodu koledzy, będą pierwsze loty, zobaczymy co się będzie działo, a jak będzie pogoda, no to coś tam może siądzie, no.
Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze zanim zakończymy, warto wspomnieć o tym, że trwa konkurs. Tak jest. Do wygrania są 3 gołębie z Piotrka rozpłodu. Z rozpłodu. Coś wybiorę, coś się postawię. Warunkiem tylko wzięcia udziału w konkursie jest kupienie produktów Buga Ładżet. Tam bodajże dwóch produktów, zioła czy olej. Chyba te produkty dwa razy. I niekoniecznie one muszą być zakupione w sklepie Ecołomb. Może być to dowolny sklep w Polsce. Sklep, paragon wysłać i tyle. Dokładnie. Imię, nazwisko, numer telefon, gdzieś tutaj tam się pojawi i tak to wygląda. Tak pozdrawiam. Wygląda. Życzę Pozdrawiamy wszystkich dobry lot. Ja też.